Siemanko wszystkim, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z serii trzeciej z gry Farming Simulator 19. Dzisiaj chciałbym zająć się zgrabianiem oraz prasowaniem zarówno siana, jak i trawy, gdyż jak dobrze pamiętacie w poprzednim odcinku, kiedy kosiłem trawę oraz przetrząsałem, to jedynie część przetrząsłem, bo część z tych beli, które będę chciał, to będzie słoma, a druga część, tak się składa, że większa, to będzie trawa. Dobra, więc no tutaj już mam John Deere'a z prasą, lecz zanim przystąpię do belowania, to trzeba będzie to wszystko oczywiście zgrabić. Tak się składa, że sprzedałem w poprzednim odcinku swoją zgrabiarkę, którą miałem wcześniej, czyli o właśnie ten tutaj, więc postanowiłem kupić sobie jakąś nową. No i w sumie zdecydowałem, że ta tutaj za droga, ta za duża, więc wybrałem coś tak, można powiedzieć, coś odpowiedniego. Na pewno jest ona trochę większa niż ta wcześniejsza. Delikatnie, ale zawsze coś. A przy czym nie jest jakoś specjalnie droga. Okej, więc można zaraz jechać i od razu zgrabiać. Czyli to jest kontynuacja tutaj tej mojej całej akcji z trawą, z sianem, więc w poprzednim odcinku było koszenie, przetrząsanie, dzisiaj zgrabianie, belowanie, a w następnym odcinku no coś, czego się po prostu nie mogę doczekać, czyli test tych owiarek szeregowych z dodatku z maszynami marki Anderson Group. No, to jest coś, co, na co po prostu czekam, więc to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie fajnie, lecz dzisiaj jeszcze czeka mnie inna praca. Zacznę może od tej strony, czyli od siana. No i dobra, to zgrabiamy teraz wszystko. No w sumie mogłem teoretycznie, słuchajcie, kupić tamtą większą zgrabiarkę, ale jakoś tak uznałem, że na razie ta mi wystarczy, bo no tamta jest trochę droższa jednak i w przyszłości, a mam trochę też zaplanowanych wydatków, po prostu ją w przyszłości kupię, więc na razie sobie ją po prostu postanowiłem odpuścić, kupić jeszcze tę mniejszą, a dopiero za jakiś czas się kupi tamtą większą, no bo wiadomo, jeszcze tutaj będę sporo przy trawie w 19 w serii pierwszej no robić, pracować. Tutaj jest pierwsza akcja taka z trawą, z belowaniem trawy. Nie jest to pierwsza akcja ogólnie z trawą w serii pierwszej, bo było jakiś czas temu, z tego co pamiętam, koszenie i zbieranie trawy na kiszonkę. To tak, ale to jest pierwsza akcja, jeżeli chodzi o trawę, w sensie, żeby ją belować i osiano ogólnie. Więc planuję tego typu akcji jeszcze, wiadomo, w przyszłości parę, więc będzie sposobność kupienia i przetestowania tych wszystkich maszyn. No bo ja to serio w farmingu naprawdę lubię. To jest coś, czego bardzo mi brakuje na przykład w Pure Farmingu, że tam no spośród wielu wad Pure Farminga, no ale on ma też sporo zalet, no ale jedną z wad na pewno największych Pure Farminga jest to, że mamy tam po prostu mało maszyn i po prostu po jakimś czasie łatwo wszystko sobie pokupować i no i tyle, i więcej za bardzo się już tam nie da osiągnąć, jeżeli chodzi o rozwój gospodarki. No, w farmingach od zawsze, no dobra, może nie od zawsze, no bo pamiętam, że w 9, tam w 11 to tych maszyn było mało, no ale wiadomo, jakie to były czasy, to było bardzo dawno temu, same początki, więc nie ma co się dziwić. No ale już jednak generalnie farmingi, no to oferują nam każda kolejna część coraz więcej tych maszyn. 19 to już w ogóle ich ma bardzo dużo, więc nie ma tutaj problemu. Cały czas można kupić coś fajnego i wtedy, no ja lubię po prostu rozwijać tę swoją gospodarkę, bo każdy nowy zakup po prostu cieszy. No i tak jak powiedziałem, planuję akcję z powiększeniem swojej gospodarki. Nie w następnym odcinku, bo w następnym ten wyczekiwany test owiarek szeregowych. Owiarki właściwie, bo nie będę tam testować dwóch, tylko jakąś tam jedną sobie kupię, jeszcze w sumie nie wiem którą. I w sumie też nie wiem, czy kupię, czy wypożyczę. Bo tego raczej nie będę z tego jakoś często korzystać. O, to jest, nie wiem, jeszcze się zastanowię, czy to kupię, czy wypożyczę. Wiedziałem, że zgrabiarkę będę chciał kupić, bo no z tego korzystam sporo. Skorzystał będę raczej dosyć sporo. No ale czy owiarkę szeregową będę kupować? Nie wiem.
Serio, nie wiem, jeszcze się zobaczy. No a potem, o czym ja mówiłem? Właśnie, mam zamiar trochę zwiększyć miejsce na gospodarce, w sensie miejsce, zadaszone miejsce, pod którym będę mógł stawiać swoje maszyny, których mam coraz więcej, a miejsca nie przybywa, więc postawię jakąś wiatę. W komentarzach były sugestie, żebym sprzedał po prostu tamtą oborę, czyli nie, to się nazywa ten budynek obora czy stodoła, już nie pamiętam. Nie, oto, kurde, nie pamiętam, jak się ten budynek nazywa, moment. To jest... No tu chyba jest, czy nie? A może nie? Nie. A dobra, tu, no, obora ten budynek się nazywa. On nie ma żadnych zastosowań, po prostu sobie stoi. No ale teoretycznie mógłbym go usunąć, sprzedać i tutaj mieć zawsze więcej miejsca. No ale jakoś po prostu mi się wydaje, że gospodarka tak ładniej trochę z tym budynkiem wygląda. Po prostu jest to taka dekoracja. Zresztą miejsce znajdę, bo raczej sprzedam kurnik i tam to postawię, więc nie ma problemu. Choć owszem, myślałem też o tym, żeby to oborę sprzedać, ale na razie niech będzie. Może kiedyś. Zresztą zrobi mi się trochę miejsca jak na tym polu numer 20... Nie. Na polu numer 19, jak kiedyś tam posieję trawę, jak będę chciał jakieś budynki stawiać, to przyłączę tak jakby do swojego gospodarstwa i nic tam już nie będę uprawiać. To się stanie raczej, kiedy zachcę kupić owce oraz krowy, czyli jeszcze nie teraz. Ale raczej nie aż w takim odległym, nie aż w takiej odległej przyszłości. Dobra, to jeżeli chodzi o siano, to zaraz już tutaj będę mieć ogarnięte. Trochę może jeszcze pograbię trawy i... A nie, dobra, chciałem powiedzieć, że zatrudnię pracownika, ale to nie będzie takie proste, bo ja trochę trawę kosiłem poza obrębem pola. Czyli pracownik mi tego nie zgrabi. Dobra, to ja wiem, co zrobię. Ja już wymyśliłem, co ja zrobię. A potem jeszcze wsiądę do John Deere'a i trochę się pobeluję. No bo tak jak na zgrabianie można pracownika zatrudnić, tak niestety na belowanie czy też prasowanie, no pracownika nadal się w farmingu zatrudnić nie da. Oczywiście zapewne dlatego, że mogłoby to być dosyć ciężkie do zaprogramowania. No ale no, kto wie, może kiedyś jeszcze Giant zwiększy. Chociaż nie wiem serio, czy akurat czegoś takiego się powinniśmy spodziewać, no, ale kto wie, może kiedyś Giant zwiększy ilość tych prac, na które pracowali, bo oni to tak sukcesywnie robili, można powiedzieć, z części na część. Więc może jeszcze kiedyś zwiększą ilość tych prac, które może pracownik wykonywać, na przykład o takie belowanie, prasowanie. Kurczę, tak staram się jechać, żeby tej trawy tutaj nie zgrabiać do tego siana, ale chyba trochę mi się jednak udaje. Nie wiem, czy to się zgrabiło, czy tam leży, no dobra, ale jadę tak na krawędzi trochę. Okej, to teraz jeszcze trochę pograbię tej trawy. Nie, ale serio, to jest dosyć ciekawy temat. Ciekawe, czy naprawdę Giants w przyszłości dodoby coś takiego, nie wiem, jak myślicie, czy dodaliby możliwość, żeby pracownik był zatrudniany do prasowania, czy też belowania. No, zdaję sobie sprawę, dlaczego to może być trochę trudne, chociaż... No bo wiecie, załóżmy, że zostałby jakiś malutki mijak jakiejś tam... słomy, nie wiem, trawy, czy też siana, no to czy ten pracownik musiałby się wrócić, czy... Co? No nie wiem, dobra. Jakoś wątpię, żeby to było. Na przykład dodane w aktualizacji do 19. Tego typu rzeczy Giants nie robił. Ale czy jeszcze w następnym farmingu? No są po prostu takie prace, które dosyć ciężko byłoby zaprogramować. Ja na przykład dziwię się trochę, czemu do dzisiaj nie ma w grze czegoś na wzór moda Follow Me. W sensie, no jest ten mod, okej, ale szkoda, że Giants nie dodał czegoś takiego do gry. Być może dlatego, że
Nie wiem w sumie, kurczę, czemu nie mogą czegoś takiego zrobić. Czy nie uznaliby, że dla niektórych osób może się, nie wiem, korzystanie z tego moda być zbyt skomplikowane czy coś? Może, no ale wiecie, jakby to było jakieś opcjonalne, że można byłoby to włączyć w opcjach, to czemu nie? No ale tak po prostu, jak coś, to można sobie radzić z moda Follow Me, który do 19 też wyszedł. Dobra, to czekajcie. Tutaj to za bardzo nie kosiłem poza obrębem pola, więc to ewentualnie się w przyszłości zgrabi. Tutaj trochę kosiłem poza obrębem, ale nie no, też nie jakoś daleko. Wiem, to pojadę z drugiej strony, bo tam więcej kosiłem poza obrębem pola, więc tam zgrabię trochę, potem zatrudnię pracownika i zaraz wsiadam do John Deere'a. O właśnie, tutaj było najwięcej koszone. Za polem. Więc to na razie zgrabię, bo tego i tak mi pracownik nie ruszy. I zaraz go zatrudnię na resztę tutaj roboty. No i dobra. Ja swoje, jeżeli chodzi o zgrabianie, skończyłem, więc teraz zatrudnię pracownika. No mam nadzieję, że on tutaj nic nie będzie kombinować, bo to różnie z nim bywa. No i wsiadam do John Deere'a. Kurde, prawie psa przejechałem, czy go przejechałem, serio, nie zwróciłem uwagi, no ale ten pies czasami lata od ciągnika, nie ucieka, co ja poradzę. Nienauczony, nie wytresowałem go jakoś. Ej, a może on jeść chce? Kurde, dawno mu nie dawałem. Czekaj. Masz. Jak to się dawało? Aha, dobra, R. Masz, Franek, jedz. O, i teraz oficjalnie, jak kupiłem tego psa jakiś czas temu, tę budę, już nawet nie pamiętam, w którym to było odcinku, nawet go nie nazwałem. Franek. Od dzisiaj jesteś Franek. Łap. Masz jeszcze trochę karmy, bo jakoś tak mizernie wyglądasz. I tam sobie jedz, a twój pan teraz idzie pracować. No, ja jestem ogólnie ciekaw, ile tych bel będzie. Siana będzie mniej, bo ma mniej tego siana, ale raczej i tak w sumie całkiem sporo. Skoro tyle przejechałem, już jest jedna bela, to o kurde, no trochę będzie tych bel raczej. No to fajnie, będę mieć po prostu większy zapas, bo przyda się dla koni, dla krów w przyszłości. Jeżeli chodzi o siano, bo ta trawa pójdzie na kiszonkę, no to dla krów będzie tylko i wyłącznie. Choć oczywiście mógłbym na przykład to owinięte bele sprzedać. No tak, ja wiem, że tutaj jest tak samo jak w poprzednich farmingach, że bele owinięte, no czyli kiszonkę, możemy sprzedawać, ale nie, ja po prostu zrobię sobie zapas i sprzedawać i całkiem nieźle na tym zarobić, ale ja sobie po prostu zrobię zapas bele dla krów. Już tak po prostu, żeby mieć to wszystko przygotowane, jak nagle najdzie mnie na rozpoczęcie hodowli krów. No bo to nadchodzi wielkimi krokami, ale jeszcze nie wiem, kiedy to dokładnie zrobię. To już wolę mieć coś, no dosyć sporo rzeczy po prostu przygotowanych. I postanowiłem, że w ten sposób zrobię kiszonkę. Nie będzie tutaj, nie będę jakiejś robić akcji, że nie wiem, kukurydza na kiszonkę czy coś do silosu. Nie, w ten sposób to zrobię. Na razie mi się nie chce robić jakiejś akcji z sieczką. Na razie, w przyszłości na pewno, ale na razie po prostu nie. Dobra, jak tam pracownik sobie radzi? No coś tam robi, skurczybyk.
nadal taką śmieszną rzeczą jest, w sensie, jak pracownik jedzie czasami i załóżmy, że pole jest blisko jakiejś drogi, gdzie no po prostu jeżdżą sobie samochody, to ten samochód, to samochody potrafią się zatrzymywać. To jest coś nowego w dziewiętnastce i na jedno można powiedzieć, że fajnie to Giants wymyślił, bo pracownik po prostu no nie wjedzie na ten samochód, co mu się kiedyś zdarzało. A teraz takiej sytuacji, no mi się chyba jeszcze jakoś tak nie zdarzyło, przynajmniej sobie nie przypominam. Z tym, że czasami te samochody się dosyć dziwnie zatrzymują. W sensie, pracownik jedzie tak, że nie ma szans po prostu, nie wiadomo jak on by tam, co by tam robił, nie ma szans, żeby on na przykład wjechał w dany samochód. W sensie, czasami pracownik zawraca w zupełnie inną stronę, tak jakby... I nie miałby szans zaczepić jakoś o ten samochód, a i tak ten samochód się jakoś zatrzymuje, serio, no ciężko mi wyjaśnić, ale są czasami takie dziwne sytuacje, że ewidentnie widać, że ten samochód zatrzymał się niepotrzebnie i w takim dosyć dziwnym miejscu. No ale wiecie, teoretycznie, o na przykład tutaj, widziałem wcześniej, że samochód się zatrzymał, tak kątem oka, jak tam wcześniej zawracał pracownik, mimo iż on na tę drogę tutaj podczas zawracania nie wyjeżdża. I w sumie o tego typu sytuacje też mi chodzi, że on nie wyjedzie, ten pracownik, na tę drogę, nie ma szans, a i tak samochód się zatrzymuje. No są takie dziwne sytuacje, no dobrze właśnie, tak jak wspomniałem, że one się zatrzymują, bo faktycznie to sprawia, że mniej ewentualnych tutaj może być kolizji pracownika z innymi jakimiś tam, z jakimiś uczestnikami ruchu tam drogowego, z tymi, co sobie jeżdżą, o na przykład z taką tutaj gruszką. Więc to jest akurat plus. Ale serio, czasami te samochody jakoś tak dziwnie się zatrzymują, po prostu, no nie żeby mi jakoś mi to przeszkadzało oczywiście, liczy się efekt, czyli że pracownik w nich nie wjeżdża, no tylko takie to po prostu czasami dziwne jest. Kurde, sporo będzie tych bel. W sensie więcej niż zakładałem. Ja wręcz myślałem, że o cholera, może będzie tego za mało. Zwłaszcza, że będzie za mało bel trawy, żeby kiszonkę z nich zrobić, ale no może nie będzie aż tak źle, jak myślałem. Wręcz lepiej. Przynajmniej na razie na to wygląda. To i tak już będzie zapas na taki dosyć długi czas. A czekajcie, jedną rzecz chcę zobaczyć, jak już tam dojadę na skraj łąki. Bo trochę tej trawy było poza obrębem pola i chcę zobaczyć, czy on to zgrabił, czy to zostawił. No jak zostawił, to wiadomo, ja to tam przejadę raz i tyle, będzie zgrabione. Ale no chcę zobaczyć, co ten skurczybyk Wiesiek, bo tak kiedyś pamiętam, nazywałem pracownika w seriach starszych farmingów, ale jakoś tak, nie wiem, jakoś odszedłem od tego, nie jakoś intencjonalnie, specjalnie, tylko po prostu jakoś, tak jakoś, serio, nie wiem, po prostu. Zapomniałem o tym, że go Wiesiek nazywałem. No i co on tu kombinuje? No jest trochę tych mijaków, ale to serio, raz przejadę i będzie po kłopocie. O, patrzę, że tutaj też będę musiał się potem przejechać, no. No ale to w sumie nie będzie jakiś wielki problem. Okej, słuchajcie, tak więc myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!